Ilona Felicjańska i Paul Montana się rozwodzą. To już definitywny koniec. Potrzebuję odpoczynku. Ilona Felicjańska i Paul Montana byli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par polskiego show biznesu. Okazuje się, że ta dwójka kolejny raz się rozstaje. Tym razem ma być to definitywny koniec relacji. Trudno zliczyć, ile razy Ilona Felicjańska i Paul Montana rozstawali się i schodzili ponownie. Okazuje się, że teraz w ich relacji, która była okraszona licznymi skandalami, znów doszło do kryzysu. Jego konsekwencją ma być rozwód. Ilona Felicjańska i Paul Montana się rozwodzą. Głos w sprawie zabrał sam zainteresowany. W rozmowie z Faktem przyznał, że rozwód jest w toku. Co więcej, nie ma zamiaru wikłać się w nowe romanse. W moim życiu absolutnie nie ma teraz żadnej kobiety. Daję sobie przynajmniej rok, jak nie dłużej, gdy nie chcę myśleć o takich sprawach i w nic się angażować miłosnego, zapewniał. Nie zabrakło też kilka słów na temat byłej ukochanej. Ilona była miłością mojego życia, a z drugiej strony był to ogromnie trudny związek. Potrzebuję odpoczynku i przerwy od kobiet. Nasz rozwód jest w toku. Ostatnia rzecz, o której bym myślał, to nowa kobieta. Koncentruję się teraz na synu, którego mam w Trójmieście i biznesach. To mój priorytet. Przypomnijmy, że małżonkowie mają na koncie pobyt w areszcie w Stanach Zjednoczonych. Trafili tam po tym, jak modelka miała ugryźć ukochanego w łydkę. W lutym 2020 roku wzięli ślub w Londynie, a już w lipcu tego samego roku poinformowali, że się rozwodzą. Jest cudownie przez pewien czas, a potem dzieje się to, co się dzieje. Otwierający nawias kwadratowy. Zamykający nawias kwadratowy. W mojej rodzinie Ilona jest persona non grata, bo mówiła i robiła dziwne rzeczy, choć z dobrymi intencjami. Nie winię jej za to absolutnie, ale wiadomo, że to są dwie różne osoby, jedna trzeźwa, druga po alkoholu. Obydwoje pijemy za dużo. Tylko że ja mogę przez 3 miesiące nie pić. A Ilona? Nie mogę powiedzieć, że się upija bardzo, ale pije. I wtedy nieprzyjemne rzeczy są mówione. Wyznał wówczas Montana. Wtedy czarę goryczy przelała kłótnia o zupę. Żadne wielkie rzeczy nas nie dzielą, w sumie to są bzdury. Wie pani, o co teraz poszło? Pokłóciliśmy się o zupę. Kropka. Ale tak naprawdę chodziło jej o to, że nie została zaproszona na pogrzeb mojego wujka z Ameryki. Ilona nie może też znieść tego, że się przyjaźnie z moimi byłymi. Nie pomaga tłumaczenie, że to są starsze panie, mówił Paul. W październiku paparazzi przyłapali ich na randce, kiedy oboje popijali wino. Myślicie, że to definitywny koniec? Kropka.